Kochani, znacie moje hakerskie umiejętności nie od dzisiaj, ponieważ wielokrotnie na moim kanale włamywałem się na wszelakie konta, czy to na Minecrafcie, czy po prostu też jakieś inne. W dzisiejszym odcinku pójdziemy jednego krok dalej, choć już kiedyś to robiłem, ponieważ dokładnie jakieś kilka miesięcy temu włamywałem się już na komputer Yetiego, żeby po prostu sprawdzić, co on tam skrywa. Jak doskonale wiecie, z Palionem nie udało mi się skontaktować od kilku dni, po prostu nie jestem w stanie się z nim skontaktować, więc jako jego przyjaciel zacząłem się po prostu martwić. No i stwierdziłem, że pora wykorzystać hakerskie umiejętności i włamać mu się, ale nie na Minecrafta, a na sam komputer. Dokładnie. Totalnie wbijemy się na kompo od Paliona i sprawdzimy, co on tam ma i może to nam da odpowiedzi, co tam się dzieje. Wielu z was pisało mi komentarze, że został więziony na jakimś jednym bloku, ale ja oczywiście muszę to sam sprawdzić i zobaczyć to na jego kompie. Na samym wstępie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ lecimy do 300 koła, a brakuje tyle. Więc zasubskrybujcie. Dużo osób z was pisało odnośnie tych słuchawek, dlaczego mam różowe słuchawki pod biurkiem, to nie moje. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, czyje to są słuchawki, musicie obserwować drugi kanał, bo tam za niedługo będzie perspektywa mojej siostry. Tylko teraz mają remont w pokoju i przez około tydzień nie będę miał jak z nimi nagrać filmu. W sensie, będziemy razem na filmach, ale w moim pokoju w trójkę, bo inaczej nie mamy jak mają remont w pokoju. Co nie znaczy, że na drugim kanale nie ma dziennie filmu, więc tam serdecznie zapraszam. A my, moi drodzy, zajmujemy się włamaniem do Paliona. Z tego, co ja pamiętam, to ostatnio jak włamywałem się na konto do Paliona, do Yetiego, przepraszam, to używałem logowania się zdalnie do pulpitu. Sprawdźmy, na czym to polegało, ponieważ do końca nie pamiętam. Okej, tutaj mam wszystko napisane. Dobra, czyli wedle tego wszystkiego muszę to po prostu zrobić, żeby zalogować się zdalnie. Zdalne zalogowanie to jest coś takiego, że po prostu ja z tego miejsca mogę się zalogować do innego miejsca na świecie, znając oczywiście hasło tamtego komputera. Bo jak wiecie, niektóre kompy mają coś takiego, że no, trzeba też znać po prostu oczywiście adres tego komputera. Ale ja znam, ponieważ wiem, gdzie mieszka Palion dokładnie. Zobaczymy! Na pewno trochę mi to zajmie, ale mam nadzieję, że pójdzie to bardzo szybko. No i zobaczymy, co się będzie działo po prostu. O kurde, działa! Jestem! Ej, czy to jest naprawdę jego komputer? Ej, dobra! Ej, muszę przyznać, że wygląda o wiele lepiej niż kombiet jego. W sensie, okej, no tapeta to trochę narcyz, no dlaczego miałby mieć siebie ustawionego? Ale dobra, nie wnikam, może tak po prostu lubi. Nie mam pojęcia, co tu się w ogóle odwala. O Boże, ale beka. Ej, powiem szczerze, że nie spodziewałem się. Szczerze, że się nie spodziewałem, że będziemy na kombie Paliona dzisiaj i zobaczymy to wszystko. Zobaczcie, tu są jakieś faktury, ja w to nie będę wchodzić, no wiadomo, Palion jest biznesmenem, ma własną firmę, więc nie będę wchodził w te faktury, widocznie to są jakieś bardzo ważne pliki, ale Jezus, ile jest tutaj rzeczy, w sensie powiem tak, jest to taki standardowy pulpit youtubera, ponieważ mamy Discorda, Photoshopa, Premiera, OBS-a, to są rzeczy do nagrywania, po prostu programy, jakby ktoś pytał, to jest po prostu do nagrywek. Jest jakiś plan, jest Minecraft Launcher, więc spoko. Roblox, co? E, tu mamy skiny odpalone, z tego co widzę. Oj, tu mi się to, tu mamy taki, takiego skina mamy, tutaj też mamy takiego innego jeszcze skina, okej, dobra. Ej, powiem wam, że ciekawie to wygląda, że naprawdę, to są po prostu skiny Paliona, które miał chyba kiedyś, albo nie wiem, no tam po prostu na pewno nie teraz. Game Run, to nie mam pojęcia, co to jest, ale jest tego sporo, ważne, tu jest coś ważne, pomoc, plan. Plan, co to jest? Zielone 2, premiera 17 grudnia. A, okej, czyli po prostu kiedy będzie premiera Zielone 2, sobie tutaj ustawił, ja może sobie ten plik ważny przeciągnę tutaj, to będziecie, bo tam kamerka pewnie zasłaniała, nie wiem jeszcze jak ją ustawię, ale pewnie jakoś tak, więc żeby to nic nie zasłaniało. No plan Zielone 2, czyli no co ja tu mogę powiedzieć, no tak wyszło, nie? No Zielone 2 to jest chyba nawet zdjęcie ze Zielone 2, z tego co mi się kojarzy, więc fajnie, ciekawe. I to wszystko tutaj jest oczywiście tak zrobione, no dobra. Ale sprawdźmy pomoc i ważne. O Jezu, co to jest? Zostałem uwięziony na jednym bloku. Nie mogę totalnie się ruszyć i wrócić na Palionowo. Droga osoba, która też to błagam, proszę iść do skina. Idź, nie, idź. Idź do skina mojego Herobrine'a i zobacz, czy nie przeoczyłem tam czegoś, jak mogę wyjść albo cokolwiek, żeby mógł wrócić na Palionowo. Okej, czyli mamy tutaj info z pierwszej ręki, że jest uwięziony na jednym bloku i nie może się ruszyć ani wrócić na Palionowo, więc wchodzić na Minecrafta nie ma sensu, bo nie może tam nic zrobić. Okej, czyli będziemy musieli to zrobić z naszego konta. Dobra, okej, dobra, to na pewno już wiemy. Czy tu są jeszcze jakieś takie ważniejsze informacje? Po prostu, że mamy iść do skina mojego... Okej, dobra, do skina mojego Herobrine'a. Ani razu tam nie byłem, ja nawet nie wiedziałem, że tam w ogóle coś jest w środku, więc dobrze niby, bo dowiemy się czegoś nowego, ale ja nawet nie wiedziałem, że cokolwiek tam jest, więc to akurat ciekawe, ważne. To są jakieś kordy, o kurde, dobra, ty, to nie wiem, co to jest. Te kordy, to nie mam pojęcia, dokąd prowadzą. Dobra, wiecie co, ja sobie je skopiuję. Skopiuję sobie je gdzieś, jeszcze nie wiem, no, nie jestem na swoim kompie, to chciałem tam w sumie wkleić. Dobra, zrobię sobie zdjęcie. Zrobię sobie zdjęcie tych kordów, dobra. Uwaga, uwaga.
Dobra. Mamy foteczkę, kordów, no i co? Ja myślę, że mamy wszystko, w sensie tutaj nie ma co zbytnio bardziej grzebać, no bo co? Mamy jedynie faktury, no ale tak, to poza tym to nic, więc no co ja tu, będziemy kupić, nie? Po prostu trzeba przejść, moi drodzy, na nasze konto, znaczy na naszego kompa, na Minecrafta i wejść na te kordy, ja też, kurde, przecież no jestem, dobra, jakoś to rozwiążemy, chodźmy do Minecrafta. A my, moi drodzy, oczywiście znajdujemy się w Minecrafcie na naszym szefkejwie, oczywiście jestem ukryty na palionowie w szefkejwie, jak doskonale wiecie. No i patrząc na to, jakie mamy informacje, czyli mam te kordy, które znaleźliśmy, których nie widziałem jeszcze, nie wiem co dokładnie jest na tych kordach. Plus w dodatku mamy iść do skina małego Herobrine'a. Stwierdziłem, że no nie wypada tego robić chyba raczej tak otwarcie. No znaczy no i tak to będziemy musieli zrobić. No jestem sam na serwerze, co jest akurat dużym plusem. Ale idę splądrować tam te skrzynki plus wziąć kilka moich itemów, żeby sprawdzić, bo wiecie co, no wejście na palionowo jest strasznie ryzykowne w moim przypadku. Ja też nie chcę sobie sprintować, ponieważ nie mam w ogóle głodu, prawda? To jest w ogóle problem. Ale nie chcę wchodzić na palionowo z tego względu, że boję się, że Herobrine bądź no ta osoba, bo mówmy szczerze, jest to Herobrine, chyba Herobrine robi mi te wszystkie złe rzeczy, to jest chyba on, prawdopodobnie, skoro palion też został na jednym bloku wywieziony przez Herobrine'a, to prawdopodobnie mi to wszystko też robi Herobrine. I słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że musimy po prostu zacząć działać, to na pewno, to pierwsze primo, ale drugie primo to to, żeby po prostu teraz uważać, żeby nie dać się głupio złapać. Ja tutaj mam swoje, dobra, bo już się przestraszyłem, dobra, mam tutaj swoje przedmioty, a mamy jedzenie, dobra, okej, no to git, dobra, bo już się bałem, że jedzonka to my nie mamy. Dobra, no to jest o tyle spoko. Założę sobie elytrę. Dobra, wezmę sobie te wszystkie rzeczy. Na razie chyba jakoś bardzo ich nie potrzebujemy. Wezmę sobie oczywiście tego shulkerboxa, ale ja sobie tutaj jeszcze poszukam, czy nie ma... Oj! Aha, dobra, założyłem się spodnie. Dobra, już się przestraszyłem. To jest jakiś diament. Czy ten diament uruchamia jakiś mechanizm? Nie, dobra, okej, dobra, bo już myślałem, że to jeszcze są też coś takiego fajnego zaangażował. Posprawdzę sobie te wszystkie skrzynki, czy może tutaj nie ma czegoś, co mogłoby nam też ułatwić oczywiście tą... tu coś było? O, jest podka na niewidzialność, dobra, ej, to jest to w sumie, ej, to nam mega ułatwi, bo nie będziemy musieli się skradać tam gdzieś poza palionowem i tak ostrożnie nie wchodzić, po prostu mamy podkę i walniemy sobie potę i na podce pójdziemy pod te kordy, nawet nie tylko pod te kordy, ale jeszcze do tego skina mojego Herobrine'a, dobra, super, ej, ta podka oddaje w 100%, bo ja nawet nie wiem, czy jakiekolwiek już miałem w chacie, więc dobra, super, okej, dobra, nie mam pojęcia, czemu ona tam była. Ale to jest naprawdę bardzo duży plus. Oczywiście będę musiał później Szczypsonowi oddać. Ale dobra, mam nadzieję, że on się nie obraził tą jedną potę. Tu jeszcze coś mamy. Tu są po prostu itemy do budowy. Dobra, czyli tutaj już nic nie ma. Okej. Słuchajcie, ja myślę, że ja muszę być w 100% anonimowy od samego początku, więc ja już w tym momencie walę potę, żeby za bardzo nie ryzykować. I po prostu lecimy. Lecimy, widzowie, do przeszukiwania tego skina małego Herobrine'a, to po pierwsze, o co prosił nas Palion, a drugie pójście na te tajemnicze kordy. Nie wiem, czy powinienem do końca jechać, wiecie co, zrobiłem troszkę innego place'a, po prostu pojadę do domku od Szczypsona, ponieważ boję się, że mój domek jest pod lekutką obserwacją. Ja i tak sporo ryzykuję tym, że jak gdzieś jadę, no przynajmniej mam podkę na niewidzialność, to po prostu wygląda, jakby się wagoniki zbugowały, po prostu, no jechałyby dwa wagoniki puste, więc jeżeli ktoś mnie tam obserwuje, no to, znaczy, gdy ktoś obserwuje Palionowo, no to... No sorry, no po prostu się wagoniki zbugowały, okej? Okay? A my jesteśmy już Szczypsona, to jest w ogóle ma ładną mapę palionową. Ja cię nie mogę tu jeszcze za czasów śniegu, nieźle. Dobra, stroje to nie, jak się stąd wychodzi, tylko mi ktoś musi grzecznie powiedzieć. Ej, dobra, bo ja naprawdę nie wiem, ja u Szczypsona to, no naprawdę, takiego wszystkich rzeczy... A to jest z jego głowy jakiś ten, z jego głowy jakaś tajna ta, tak? Jak tu się tak wychodzi. O kurde, dobra, to ja nie wiedziałem, że ma tam takie rzeczy, ty! Wariaciku, dobra, nie wiem ile mamy jeszcze minut, 6 minut, dobra, ja sobie baję po prostu jak tą książkę cyknę, o, dobra, to wszystko mi się tu pokazuje, dobra. Mamy jeszcze 6 minut, więc w te 6 minut szybko musimy obskoczyć na pewno tego skina Herobrine'a. On z tego co pamiętam chyba jest na takiej górze i nie do końca wiem w sumie co by tam takiego mogło być. Oczywiście te kordy już są daleko poza palionowem, więc tam już raczej bez tej podki będziemy mogli lecieć, bo zostaliśmy wygnani poza palionowo, my w teorii nie możemy być tylko na palionowie, właśnie tutaj teraz, ale no słuchajcie, na podce najwidzialności raczej nie za mnie grozi, a też palion jest w niebezpieczeństwie i musimy mu pomóc, jakkolwiek tylko możemy. Powinny się tą sprawą zająć osoby, które są na palionowie dziennie. Nie będę tu wymawiać, kto jest, ale ja myślę, że ja jak dołożę swoją cegiełkę, to również będzie... Oj! Spoko, dobra, spadłem, sorry, nie widziałem tego, że spadam, dobra, ale spokojnie, kordy mam zapisane tutaj na lewo, więc zaraz sobie też je sprawdzimy i pójdziemy, ale najpierw chciałbym odhaczyć szybko tego skina Herobrine'a, ponieważ to jest rzecz, która jest po prostu no, nam potrzebna na niewidzę. Skoro ta niewidzka już leci, to zróbmy to tak. Nie wiem, czy będziemy tu wjeżdżać tą kolejką tam do góry.
Chyba możemy wjechać, wiecie co, chyba naprawdę będzie szybciej, niż żebyśmy mieli tam iść z buta, tylko czy ja tak naprowadzę ten wagonik, no błagam, bo nie chcę go niszczyć, okej, dobra. Oj, nie! Oj, wybrałem i uciekł, kurde, ej co, i to nie działa? Aha, i to, i to naprawdę nie działa, dobra, mam nadzieję, że nikt nie patrzy, dobra, trudno, dobra, no to ryzykuję mega dużo, ale no, kurde, co ja mam zrobić, no mam tu włazić 5 minut, tak chyba będzie po prostu szybciej, nie wiem, kurde, może niebezpiecznie, ale wiecie o co chodzi, no po prostu szybciej, to jest chyba teraz chyba najważniejsze, prawda? Dobra, co to jest? Co jest? Co tu jest? Co tu jest? Magazyn, da się z niego wejść, dobra, to tyle dobrze. Ej, co jest w ogóle? Czemu tu są takie rzeczy? Czemu tu są takie rzeczy pod tym? Ja tego nigdy nie widziałem. Gdzie jest jakaś w ogóle mapa też? Też jest jakaś mapa palionowa, tak? To jest chyba palionowo z tego, co mi się wydaje. Nie, tak, to jest palionowo, to jest cyrk. Tu jest chyba bank, ten sklep. Steve. To jest przedszkole chyba, tak? To jest dom od Steve'a. A tu jest skin mojego Herbrina, tu jest chyba gracz, to tak pokazywał, który to robił. Dobra, okej, wygląda to mega sensownie, ale to dalej mi nie daje na nic odpowiedzi. W sensie miałem tutaj wszystko dokładnie przeszukać, o to prosił Palion, ale nie mam pojęcia, czy coś tutaj cokolwiek znajdziemy, bo tak na pierwszy rzut oka to chyba tutaj nic nie ma. Dobra, ja posprawiam te skrzyneczki oczywiście wszystkie, czy coś się tutaj nie skamuflowało. Tam jeszcze? Nie, tam to już sprawdziliśmy. Oj, dobra, uwaga, żebyśmy tutaj nie utknęli, kolego. Chodźmy do góry. Wydaje mi się, szczerze mam powiem, widzowie, że to chyba by było na tyle. Jedynie ewentualnie co jeszcze mogę zrobić, nie mam pojęcia, czy tam coś jest, ale wejść od góry po prostu do tego skina i po prostu tam zobaczyć, czy czegoś nie ma, ale wydaje mi się, szczerze, widzowie, że tam raczej nie będzie nic ciekawego, no bo co by mogło być tam, w sensie to wygląda, jakby coś miało być. Aha, jakieś klapy. Aha, jest coś! Okej, okay, ja nie wiem, czy ja tu powinienem przebywać, nie? Jak to jest z mojego Herobrina. Dziękuję za te podarunki, dorastam szybciej niż się spodziewałem i już normalnie potrafię pisać, czytać i mówić. Otworzyłem dla was portal, ale tylko Palion może przejść, na razie przez niego. Jest on daleko, także weź skrzydła ze sobą i polećcie. W skrzynce nic nie ma. Okej, okay, no to nie mam pojęcia, gdzie jest ten portal. Dobra, no to w takim razie to my się nie dowiemy nic tak naprawdę, bo nie zostały tutaj zostawione żadne ślady. Kurde, fix Kanada, no to naprawdę teraz mamy problem. No nic, no to co ja takiego, no to teraz jedynie pozostało nam sprawdzić te kordy. No wiemy, że jedynie właśnie tak Palion został zrobiony chyba w bambuko, że chyba poszedł do jakiegoś portalu, z tego co mi się wydaje. I w ten sposób właśnie został, nie wiem, pojmany, jakby to tak można było powiedzieć. Chyba to jest dobre określenie, ale dobra, słuchajcie, mamy 3 minuty poty, więc ja w tym momencie 20 firewerek tylko, nie wiem czy dolecę, odpalam F3, halo, działaj, i lecimy na kordy. 538, czyli w tamtą stronę mocno. 156, to jest wysokość. I 590, czyli w tamtą stronę. Okej, okay. W te dwie strony musimy się kierować za osiedle tostową. Mam nadzieję, gdzieś dość daleko, za granicę Palionowa, żebyśmy już byli bezpieczni, my jako my, no bo jesteśmy wygnani. I sprawdzimy, dokąd te kordy prowadzą, ponieważ to jest ostatnia rzecz. Ona była na pulpicie, te kordy, i mam nadzieję, że one doprowadzą nas do czegoś, co nam pomoże w rozwiązaniu tej całej sprawy. Ponieważ no tak naprawdę tylko to nam zostało. To jest nasza ostatnia deska ratunku do uratowania Paliona. Dobra, 538 jest dokładnie gdzieś tutaj. Dobra, gdzieś w tym miejscu. I 590, okej, okay, czy gdzieś bardziej tutaj. Aha, chyba to jest to, tak? Czekajcie, czy to będzie to? 538, okej, okay. 590, no tak, dobra. Odwróć się i leć do tej ogromnej jaskini. Nie wiem, co wiadomość tam zostawił Palion, kurde? To, jak on miałby to zostawić? Nie wiem, to było na jego pulpicie, więc nie mam pojęcia, co to kurde jest za jakiś tunel. I co tu się dzieje w ogóle? Co jest? Pusta skrzynka, dobra. Nie podchodźcie, tutaj ostrzegam was. Ej, to jest chyba jakaś rzecz, to Herobrina, bo to jest tak też, tutaj się to pali. Tak napisane jego słowo tokiem, w sensie kolorkami. Ej. Mega podejrzane, dobra, nie wiem, idziemy do przodu, tu jest jakaś kolejka, ale TNT w środku, dobra, nie wiem o co chodzi, idziemy dalej. Okej, okay, tu jest wszystko puste, dobra, w sensie nie da się przejść, jakieś wagoniki z TNT jeżdżą, nie mam pojęcia o co chodzi, ale wygląda to mega, mega podejrzanie i dziwnie. No ale dobra, na razie to nic mi to szczerze totalnie nie mówi, to co tu chodzi, to jest po prostu jakiś tunel. Ale z niczym mi się to po prostu totalnie nie łączy, nie wiem totalnie o co chodzi, ja nie mam w ogóle totalnie pojęcia, no ale dobra, no po prostu pójdźmy i sprawdźmy to, bo
Wydaje mi się, że to może być nawet dość ważne to coś. W sensie, skoro Palion nas prosił, znaczy nie prosił, no te jego kordy były na jego kompie, to widocznie to coś musi znaczyć. Palion. O! Co? Jakiś tunel. Hej. Jakiś tunel, jakieś tabliczki tu są. Sprawdźmy najpierw te tabliczki. To jest, wygląda na jakiś portal. Ale zaraz to sprawdzę. Myślicie, że uratujecie Paliona? Nigdy wam się nie uda. Ostrzegałem was, że zrozumiecie moje słowa. Będę czekać was, surowa kara, szczególnie ciebie, bzyku. Aha, czyli to jest wiadomość kierowana do bzyka chyba ogólnie. Czyli on tutaj chyba musiał być. No nie powiedział mi tego, jak rozmawialiśmy przez telefon, więc ciekawie, ciekawie. Pytanie, kiedy tutaj był? To też jest ważne, no. To też bardzo ważne, kiedy on tutaj przyszedł. Ale dobra, czekajcie, bo mnie ten portal ciekawi. No paradoksalnie wystarczyłoby po prostu chyba przez niego przejść, ale... Nie wiem, no dobra, no wejdźmy w niego, nie? Po prostu to się... Aha. Tylko, że czemu w tym portalu nic nie ma? Dlaczego ten portal jest jakby wyłączony? Czemu w nim... Nie da się przez niego przejść, okej. Nie da się przez niego przejść, ale też widać normalnie, co jest spod. Czy to jest prawdziwy obraz tego, co jest spod? No tak. Czyli ten portal jest jakby deaktywowany, on nie działa. Nie wiem, ja nie mam pojęcia, co się tu odwala i czemu w ogóle Palion nam kazał przyjść w to miejsce, czekajcie, to... Dobra, ja sobie tu muszę jakoś wszystko poukładać, tu jest w ogóle tak napisane, jakbyśmy mieli ratować Paliona. Okej, czyli co, czyli to jest miejsce, w którym Palion zaginął? Nie mam pojęcia, to jest ten portal? Tam coś było chyba pisane w tamtym posągu o portalu. Nie wiem, totalnie mi się to wszystko nie łączy, widzowie. Napiszcie mi dokładnie przebieg tego całego wydarzenia, jakie to miało, bo ja totalnie już się gubię w szczegółach. Napiszcie totalnie przebieg, ja raczej ze spokojem, w sensie gdzieś się tutaj ukryję. Prawdopodobnie zaraz wrócę do Chef Cave'a, ale jakoś nie przespalionowo, bo już jestem widzialny. Napiszcie w komentarzu, jak to wyglądało. Totalny przebieg tego, jak Palion zaginął, bo musimy jakoś to po prostu wiedzieć. No i ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Totalnie nie wiem, o co tutaj już chodzi, naprawdę się gubię.